Siemano Malik. Uju. Siemaneczko. Witam serdecznie. A wszystko dobrze, siedzę, tak mówię, kurde, Malik robi live'a, wejdę sobie ty zobaczyć. W studiu jesteś, ty masz studio w domu, co? Nie, wiesz co, jestem w chacie. Ja tutaj sobie montuję vloczka. A studio mam w innym domu jakby. Ale teraz mam to, że sobie zrobiłem tutaj w takim miejscu. Studia w domu to jest chyba najlepsze. No, wiesz co, ja mieszkam od niedawna w tym domu, co teraz mieszkam i to jest dla mnie jakby też troszeczkę nowość taka, że nie mam studia w domu, ale z drugiej strony teraz mam zajebiście, bo sobie jeżdżę do studia jakby i jadę konkretnie do pracy, czyli jadę sobie, wiesz, mam zaplanowaną jakąś tam nagrywkę czy coś, to realizuję, a w domku sobie tylko siedzę, to sobie gdzieś tam przed komputerem przeglądam jakieś rzeczy, jakieś tam, no, luźno. Wiesz co, poczekaj kochany, bo mi się rozładowuje telefon i mi przerywa bardzo. Poczekaj momencik. Czekaj, muszę znaleźć ładowarkę. Standardowy problem, zawsze o tej godzinie, co? Poczekaj sekundeczkę. O, przerywa strasznie. Borygo, pogadajmy tak, żeby tym ludziom było miło. Poodpowiadajmy trochę na jakieś pytania, zadajmy sobie nawzajem pytania. Zróbmy z tego ciekawy format, tak żeby ludzie coś z tego mieli, a nie żeby po prostu, wiesz, przyłączył się Borikson i do Malika i tyle. Pogadajmy o czymś, dobra, co ludzi może zainteresować, coś, co ludzi, wiesz, zaciekawi. No, dobra. Dobra, z miłą chęcią, nie ma sprawy. Borikson, opowiedz mi, jako jeden z pierwszych osób w tym kraju, opowiedz mi, jakie były początki tego hip-hopu w Polsce, tak szczerze, jak to się zaczęło wszystko, no bo śmierć się... Nie, no może to było całkiem inaczej. To było całkiem inaczej, to był w ogóle całkiem inaczej wyglądała wtedy Polska. To w ogóle, no, tak naprawdę wszystko diametralnie się zmieniło. Świadomość przede wszystkim artystów, to przede wszystkim się zmieniło. Jakby my nie mieliśmy jakby świadomości biznesu, branży, jakby wiesz, co się dzieje. My robiliśmy muzykę, gdzieś tam dostaliśmy jakąś szansę, ktoś tam odezwał się z jakiejś wytwórni nagle gdzieś tam i po prostu my nie wiedzieliśmy nic tak naprawdę. My wiedzieliśmy tylko jak robić muzykę, jak się dobrze, wiesz, bawić i tak ale dalej. No to... i przez to zostawaliśmy w dużym stopniu te nasze pierwsze albumy, pierwsze rzeczy, na przykład jeszcze robiłem ze Wzgórzem, ja patrzę z taką, można powiedzieć, z grupą, która była jedną z prekursorów jakby tego nurtu w ogóle w Polsce, bo było bardzo mało ekip, w każdym mieście była powiedzmy tam jedna ekipa albo w ogóle jej nie było. No więc kurde, to było w ogóle, my byliśmy nieświadomi biznesu przede wszystkim i to jest podstawowa różnica dla mnie, co jest teraz się dzieje i jak no. Młodzież jest świadoma, ludzie, którzy zaczynają robić muzykę, nie zgadzam, są świadomi swoich... Nie zgadzam się, Borygo, wiesz, bo myślę, że ja od jakiegoś czasu mam też trochę do czynienia z młodymi artystami, teraz więcej, bo na początku, wiesz, jakby nie byłem sfokusowany na tym w ogóle, bo miałem wystarczająco swoich zajęć, wiesz, teraz koncerty odpadły, to jakąś to przestrzeń wytworzyło, wiesz, w czasie takim, że sobie można pozwolić na inne rzeczy, których wcześniej nie było, co nie? W związku z tą pandemią, no ale jakby jak ja rozmawiam z wieloma artystami teraz młodymi na przykład, oni też nie do końca są świadomi tego, w jaki sposób mogliby, a w jaki sposób robią to, wiesz o co chodzi? Myślę, że... Nie, no tak, ale to i tak, mówię ci Malik, to jest diametralna różnica i wtedy to w ogóle... Teraz dzieciaki gadają, wiedzą, kurde, ile się zarabia na YouTubie, ile się, jak to mniej więcej... Od początku, nie wiem, ja tak samo współpracuję z młodymi artystami. Oni są świadomi, oni chcą to robić w pewnym celu, jakby oni wiedzą, że za to jest kasa, jakby. A jak my zaczynaliśmy, to w ogóle nie było czegoś takiego jak pieniądze. Czymś, ja pamiętam, Borygo, ja w ogóle za mało lata kiedyś na twoim koncercie w ogóle byłem, wiesz o tym? Nie. Byłem na twoim koncercie, poczekaj, to było tak, to było... Ten klub, on dużo razy zmieniał nazwę, ale to był klub ten na Wawelskiej, tam się w dół schodziło. Grałeś z... Raper po tobie był, koncert Afura po tobie chyba, o ile się nie mylę, był. Dobra, czekaj, kurde, jak się nazywał ten klub? Ja pierdzielę, wiem, że on się zmieniał. Też.
Borikson, ty byłeś pierwszym typem. No ale fajnie, fajnie, że byłeś. Ty byłeś pierwszym typem w Polsce, który trochę, że tak powiem, przydripował też, że tak powiem, w stylówce, co nie? No bo byłeś takim bardziej odważnym raperem, wiesz. Ja miałem przejebane przez to, słuchaj. Ja robiłem to, co wy, powiedzmy, tylko no bo oczywiście to miało całkiem inny wymiar muzyczny, ale robiłem to w okolicznościach, gdzie tak naprawdę Polska była też całkiem inna. Wszystkie grupy, jakby, które robiły muzykę, no, robiły muzykę raczej taką uliczną, w sensie, no ja po prostu, wiesz, pierwszy zwariowałem i zacząłem robić jakąś muzykę bardziej do zabawy, i w tą stronę, i no niestety ja to odczuwałem, nie? Zawsze byłem jakby, ja zawsze powtarzam teraz, że ja teraz mam dobry czas, że ja wreszcie po latach mogę realizować się w fajnych rzeczach, pracować z młodzieżą, rozwijać się, jakby robić jakieś eksperymenty i to już nie jest tak hejtowane mocno, jak było hejtowane na przykład 20 lat temu, jak zrobiłem, nie wiem, hardkorową komercję, no to byłem pociśnięty przez scenę dość mocno w ogóle, że co ja odpierdalam, że nie można było pozwalać sobie w muzyce na takie rzeczy, bo byłeś od razu skazany na, kurwa... Wiesz, jak ja to zawsze opisuję tą całą fazę, Borygo? Ja to mówię w ten sposób, zobacz. Jak jesteś typem, który jest elegancko ubrany, co nie? I wchodzisz do wybiegu małp, to pierwsze małpy, które cię zobaczą, one cię tym gównem obrzucają, że tak powiem, co nie? Tak, tak. Słuchaj, jest. Dalej. Tak jest. Żeby przejść dalej, te małpy cię gównem obrzucają. Potem wchodzi drugi typ do tego wybiegu z małp, jak ty już zostałeś gównem obrzucany, wchodzi kolejny koleżka, który jest, wiesz, też kurwa w garniturze eleganckim facetem. Małpy rzucają gównem, ale delikatnie mniej. I powoli zaczynają kminić. Kurwa, może poza tym wiekiem to jest normalne, że oni chodzą w garniturach i się nie drapią po jajach na co dzień. Wiesz, o co chodzi? Tak jest. I myślę, że to jest po prostu takie następstwo, że kurczę, wiesz, ewolucja dla mnie, która w tej chwili następuje i tak jest fajna, ale myślę, że jeszcze długa droga przed tym wszystkim. I cieszę się, że jakby, wiesz, wszystko się rozwija na chwilę obecną, na moje oko. Ja tak samo, ja się mega jaram i wiesz, nie jestem zamknięty absolutnie i wiesz, cały czas śledzę jakieś te nowe trendy, śledzę nowych raperów i to mi się mega podoba. Oczywiście wiesz, mam mega mocny szacunek i sentyment do starych rzeczy i nie jestem właśnie taki, że tak jak niektórzy ze starych czasów, którzy są całkowicie wyalienowani i tylko tamto, co było kiedyś, to jest dla nich najważniejsze, a nie mają jakby, nie chcą nawet spojrzeć w tą stronę, w stronę rozwoju, co, nowej muzyki i tak dalej. Wiesz, co jest dla mnie przykre, Borikson, mimo wszystko w polskiej tej, że jak nawet zobaczysz te utwory uliczne, stare i tak dalej, co nie? Jakby dla osoby, która zna język angielski, te utwory od początku były o jakby... No śmiem twierdzić, że te utwory po prostu od początku szerzyły jakąś nowinę, która od początku była, czyli rapowanie o pieniądzach, o przemocy, o prostytutkach, o życiu zajebistym i tak dalej, wiesz. I w gruncie rzeczy ta tematyka zawsze była, tylko była w inne słowa ubrana. I ludzie, którzy nie do końca znają język angielski, jakby wtedy nawet nie mieli świadomości tego, co słuchają, bo... Dokładnie. Jakby, tak, stworzyli sobie własną ideologię, która jest w ogóle sprzeczna z tą ideologią, która na całym świecie była szerzona. Dokładnie. Nie wiedzieli do końca, o czym oni rapują, kurwa, tak naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Tylko słuchali rytmu, kurwa. Jakby to jest dla mnie takie trochę, kurde, śmiem twierdzić, nie wiem, no... Jakby z perspektywy czasu na to patrząc, oglądałem zajebisty dokument o tym. Był taki kawałek, na pewno też kojarzysz ten kawałek. Make money, money, make money, money, money. Take money, money, make money, money. To jest jakby no jeden z klasyków hip-hopowej muzyki z lat 80., jakby nie patrzeć. No i stary, zrobili porównanie tego, tej wypowiedzi do kawałków jakby na, chociażby, nie wiem, Future'a, Gucci Mane'a i tak dalej. I ta nowina wbrew pozorom, czyli message, który był od początku w hip-hopie, może trochę się zmienił na przestrzeni lat, jakby wiesz, no na pewno się zmienił, ale te fundamentalne rzeczy, o które ludzie śmią twierdzić, tworząc własną ideologię, zawsze były. Zawsze było, że raperzy chcieli być fajnie, wiesz, ubrani, mieć fajne fury, złoto. Dokładnie. I jakby to zawsze było w hip-hopie, to jest muzyka z biednych ludzi, wiesz o co chodzi? Każdy chłopak biedny, kurde, jak się przychodzi z biedy, to co chce, to chce zajebiste najeczki, chce łańcuch na szyję i furę dobrą. No nie jest tak na dziś. No dokładnie, dokładnie. Dokładnie, fajnie, kurde, no cieszę się, że w ogóle, kurde, tak naprawdę dożyliśmy takich czasów teraz, trochę dla tej muzyki przychylniejszych jakby w sensie, wiesz,
że kurde, ja się teraz realizuję w pełni, nie mam żadnych, oczywiście tam nie jadę po bandzie czy coś, ale mogę się dalej realizować zajebiście i wiesz, dalej robię jakieś rzeczy, próbuję robić, wiadomo, że robimy kasę i tak dalej, ale kurde, my tutaj zajawka pełna, kurde, tu zajawka nie jest nieustająca, robimy kurde numerki. Często nie rozumieją na przykład, daje fani, że twierdzą sobie, że a, taki artysta, powiedzmy, po 4-5 latach robienia muzyki, co nie, twierdzą, a on to już kurwa tylko muzykę dla hajsu robi, ma wyjebane, ale ludzie tego nie kminią, że jakby ja przynajmniej, no nie muszę robić muzyki, wiesz o co chodzi dla hajsu, ja robię to, bo kocham to robić, stary, i to jest jakby, wiesz o co chodzi. No, tylko, że styl życia, po prostu wiadomo, żyjemy muzyką, jest, żyjemy tą kulturą całą, kurwa. Ja od młodych lat, jakby wiesz co chodzi, jakby dla mnie cały hip-hop i tak dalej był sposobem na życie, wiesz o co chodzi. I pewnego rodzaju też mi się wydaje, że cała subkultura sama w sobie, jakby jesteś w stanie rozróżnić człowieka, który stary się w tym wychował i siedzi w tym od lat, od typa, który sobie postawił za cel, bo coś jest modne od 2 lat, wiesz o co chodzi. No. Są pewne takie naleciałości, które wiesz, dla mnie hip-hop jest ekspresją samego siebie na cały świat, stary. I jakby częścią ekspresji też jest mój wygląd, wiesz o co chodzi, styl i tak dalej. I jakby mówię, reasumując całość, od tamtych czasów dużo się zmieniło w Polsce też, myślę. I jak na to patrzę, to myślę, że wszystko w fajną stronę idzie i zmierza. Też mi się tak wydaje. Szkoda tylko, że kurde, niedługo będę miał 50 lat, byku, wiesz, tylko to jest, to... nie, no żartuję, ale... oczywiście, jestem po 40, ale tak mówię, że czas teraz szybko leci, a w momencie, kiedy jest tak fajnie, wiesz, no fajnie, tak, czuję się ogólnie bardzo dobrze, ale nie ukrywam, że jestem już, kurde, z grydzikiem, można powiedzieć, wiesz o co powiedz chodzi, że mi, mam już swoje latka. Jak z używkami w wieku takiego rapera, twojego o, wieku? O, no to już ci mówię, słuchaj, każdego. Jestem... I słuchaj, ja w ogóle z używkami to mam tak, że nie stosowałem je bardzo w dużych ilościach przez, można powiedzieć, większość mojej kariery, ale od jakiegoś, jakichś 8 lat, może, no 7 na pewno lat nie piję alkoholu w ogóle, na przykład. W ogóle nie używam alkoholu. Nieraz mi się zdarzy, kilka razy mi się przez te, powiedzmy, przez ten okres czasu zdarzyło, że gdzieś byłem na wakacjach, coś takiego i napiłem się tam piwko małe gdzieś tam, kurde, pod palmą, bo był klimat, bo akurat był czas, ale może nie dlatego, żeby się odurzyć, tylko wiesz, żeby spróbować po prostu napić się smaku piwa, o, może w tą stronę. Więc z tych używek alkoholowych to w ogóle odpadłem i powiem ci, że dzięki temu też moje życie się w ogóle trochę zmieniło, bo ja nadużywałem w ogóle alkoholu i tak dalej. No i co, ogólnie jakichś twardych narkotyków to już można zapomnieć o tym, to tak samo w ogóle nie używam. Oczywiście jestem fanem palenia marihuany i kurde, palę Maryśkę jakby notorycznie, ale co ciekawe, w tym roku, i uwaga, bo robię sobie od czasu do czasu, ze względu na moje płuca, ponieważ palę bardzo dużo lat, robię sobie przerwy i akurat teraz trafiłeś z tym pytaniem, jestem, przerwę mam od jarania, którą stosuję od początku roku. Nie paliłem już 3 miesiąc, za chwilę pyknie. Ale też chciałem sobie zrobić takie, kurde, wiesz, wietrzonko, przede wszystkim też robię wtedy więcej, jestem bardziej, jak nie palę dużo, to jestem bardziej aktywny, rozkręcam nowe rzeczy, robię więcej muzyki. Ja mam także na przykład, kiedyś lubiłem robić muzykę właśnie pod wpływem marihuany, alkoholu, to robiłem w taki sposób, a teraz mam odwrotnie. Teraz lubię się skupić, robię muzykę, powiedzmy, chill wagon, który wydaje się, że jest, wiesz, luźny czy coś, ale lubię się na tym skupić, żeby się nie odurzać przy pracy jakby, nie? Aha. Więc no, mam teraz taki mały, można powiedzieć, detoksik, no ale wracam za chwilę, wracam, kurde, do pysznych kalifornijskich szczytów, bo już, kurde, nie ma co, jakby, nie? Ja lubię też, wiesz, jakby, jeśli chodzi o używki w moim przypadku, no to jakby mój taki, wiesz, must have w studio, to jest jakby papierosy i Red Bulle, wiesz, jointa, ale tak jak mówisz, nie mogę się skurwić tak do upadłego, wiesz, no. Zawsze musi być ten taki niedosyt i ta głowa świeża, ale... No, więc fajnie, kurde, powiem ci. Fajnie w ogóle, że mogłem, kurde, tutaj wpaść do ciebie na live'a. Bardzo fajnie. Dawno żeśmy nie rozmawiali. Ostatnio chyba widzieliśmy się w Grey Poncie, gdzieś tam u fryzjera, przecinaliśmy się, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, no na pewno pamiętasz. Widzieliśmy się ostatnio w Greylu chyba, nie? W Grey Cut. Byliśmy no, u fryzjera. Tak. Białas był chyba z nami razem. Coś takiego pamiętam, taki przelot. Więc fajnie, kurde, obserwuję też malich rzeczy, które ty robisz na bieżąco, więc kurde, mordo, bardzo ci propsuję, bardzo ci mordo,
Gratuluję jakby. Dziękuję bardzo serdecznie, bo widzę, że naprawdę tam ekipa rośnie pięknie w siłę i ja wszystko, chciałem, otoczka nie tylko muzyczna jakby, ale też pozostałe rzeczy, które robisz obok muzyczne są dość ciekawe, odważne i po prostu jakby trzymam za ciebie kciuki, liczę na to, że ci to wszystko się uda i wielki szacunek dla ciebie, Malik, kurde, ode mnie, naprawdę. Bardzo, bardzo ci dziękuję za te słowa, Borygo. Ja się zarumieniłem, ale po mnie nie widać, nawet jak się zarumieniłem. No, fajnie, tutaj, cieszę się. Ja chciałem też powiedzieć, że właśnie ty jesteś chyba też jedną z tych osób w Polsce, która rzeczywiście no, tych młodych artystów zaczyna promować, stary, jeśli ma być no. I to jakby też pod koniec dnia będzie pewna kwestia, która ty powiedzmy sobie, będziesz już starym raperem i tak dalej, co nie? Ciebie będą wspominać w hip-hopie jako osoba, która działała w hip-hopie. I z czego z Borixem chociażby będzie mógł wspominać stary, oprócz tego, że sam robił fajną muzę, to jeszcze młodych na scenę wniósł, takich kozaków, których wiesz, o co chodzi, rozpierdalali. I to jest, wiesz, dla mnie często też dużo ważniejsze od samego tego, bo taka jest ideologia, mi się wydaje w tym wszystkim. Dokładnie. Dzięki, Malik, za wszystkie dobre słowa, kochany. Pozdrawiam cię, mordo, serdecznie. Pozdro, mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Trzymaj się, mordo, dzięki za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich tutaj, którzy z nami byli na live'iku. Trzymajcie się, fanów Malisia. Jutro będzie dużo nagłówków pewnie na tych wszystkich tych portalach. Trzymaj się, mordo. Pozdro. Wszystkiego, co najlepsze. Hej, cześć. Bardzo miło ze strony Borisona. Tu mamy Luisa. Luis, dawaj, mordu. Ty też robisz muzykę? Pokaż się, co robisz w niedzielę o godzinie 23.55. Siema, mordo. No już nawanko, mordko. Co tam? Co działasz w niedzielę? O 23.56. Mordko, powiem ci tak. Odpoczynek jest bardzo ważny. Inspiracje, stary. Ciężki tydzień był, więc trzeba sobie, wiesz, odpocząć troszeczkę. Ja też tylko wpierdalam cały dzień. Zamówiłem jedzenia. Oglądam sobie filmy, siedzę na telefonie, śpię, jest zajebiście, to samo. Dobrze, stary, no musi być, stary, jeden dzień odpoczynku, wiadomo. Ale już powiem ci, że tak mija ta północ, tak człowieka już nosi, nie chce się w domu siedzieć, wiesz co chodzi? No, powiem ci, przedwczoraj do czwartej latane było, stary, studio, muzyka, więc wiesz. Gdzie teraz robicie muzykę w ogóle? Wiesz co, u Kwiatka w Legionowie jest studio. I tam, stary, teraz ogarniamy rzeczy. Jak tam w tym studio jest, fajnie? Mordzio, powiem ci tak. Generalnie, stary... Wiesz, dlaczego pytam? Bo ja często szukam takiej odskoczni. Mi się czasami już w moim studio nudzi i nie mam tego samego. I lubię raz na jakiś czas wyskoczyć do kogoś w studio, bo to dobrze robi zawsze. Wiesz co, Mordzio, w ogóle powiem ci, że generalnie uważam, że trzeba, stary, się otaczać, wiesz, ludźmi, którzy, stary, wiesz, mają zajawkę, ale każdy ma jakieś inne podejście do muzyki, inną troszeczkę stylówkę, inne pomysły, stary. I zawsze takie, kurwa, zawsze taka praca, wiesz, z innymi ludźmi, coś z niej czerpiesz, wiesz, co chodzi? No. I to jest istotne, stary. Bo na przykład, powiem ci tak, ostatnio realizowaliśmy Małolata, nie? Mhm. I stary, on tam wszedł i my... gdzie on ma jakąś tam swoją rozkminkę na muzykę, wiesz co chodzi? No. I stary, my zajęliśmy się jakby troszeczkę kierowaniem go i robieniem, stary, wiesz, pod jakąś naszą wizję. No, no. I stary stwierdził, że kurwa, ty, no, że on już nie chce nigdzie indziej nagrywać, wiesz co chodzi? Że była taka energia, taki vibe, stary, wiesz, że wskoczył, powiedzmy, mentalnie, stary, na półkę wyżej, wiesz co chodzi? Także może. To zabrzmiało, kurwa. No, stary, to jest. Katarzys przeszedł swoje, mordo. Wszedł na inny ten.
na inny level, mordzia. Odurzył się, mordo, jakimś opiatem mocno i wszedł na inny level, powiedz wprost. Mordzia, na sucho, na sucho. I co tam poza tym, szykujesz jakąś epkę, coś robisz teraz, coś działacie, Zawim, co robicie? Mordko, kończymy płytę Zawim. W zasadzie już został ostatni numer do nagrania. I co, no mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu już ruszymy. No i co, no i dalej robimy swoje rzeczy, nie? Fajnie, mordo. Fajnie, że robicie cały czas. Ja też czasami sprawdzę te twoje bity i tak dalej i są moim zdaniem dosyć ciekawe zrobione, ale mi wysyłasz, jak chcesz, żebym się dobrał zawsze jakieś kurwa dziwne bity, mordo. Ja tego nie kumam, stary. A czemu dziwne? Nie wiem, takie kurde, coś ciekawszego zawsze bym mimo wszystko w tym widział. Może też przez to, że jakbyśmy się spotkali w studiu, to by to inaczej wyglądało. Ale jak to mi tak wysłuchałem wiadomości czy coś, co nie? I tak słucham, to może też z tego wynikać, że kurde, po prostu mi wiesz, schodzi inny vibe czy cokolwiek w danym momencie. Wiesz jak to jest, kurczę. Że... No wiadomo. Czasami ten sam beat w innym momencie czy z kimś, kurde, by było wow. To, o czym właśnie wcześniej wspomniałeś, że kurde, współpracowaliście i ta wiesz, wspólna praca w tym wszystkim była i to też inaczej wpływa. No powiem ci, że uważam, że to jest ogólnie, ja tak wolę ogólnie pracować z ludźmi, bo zazwyczaj jak, wiesz, pracuję z ludźmi, to i załóżmy komuś daję bity, no. Jakby wiesz, ja mam takie podejście, że chcę działać z ludźmi, których poznałem jakoś, wiesz co chodzi, i wiesz, i że to nie jest takie, kurwa, kiedyś, stary, wiesz, to inaczej wyglądało, że ludzie się ustawiali w studiu. Ja tego nie kumam z perspektywy producenta, jeśli mam być szczery, mordo, z tobą. No, tak? Wiesz dlaczego? Bo inaczej, stary, no to wiesz, na przykład jak robisz z perspektywy rapera z kimś kawałek i tak dalej, co nie? Mhm. Wiadomo, kurde, że jakieś tam większe, że tak powiem, aspekty są w tym wszystkim niż jako producenta, który komuś daje beat, jeśli mam być szczery, stary, bo albo po prostu muzyka ci się podoba danego typa i to robisz, wiesz o co chodzi? I na takiej zasadzie, ja to zazwyczaj, jak mam szczery być, to myślę, że producent tak naprawdę, wiesz, jest taką osobą, która powinna, stary, jak najdalej ze wszystkimi, stary, jak widzisz, oczywiście czuję muzykę, bo to jest tylko i wyłącznie tego kwestia. No wiadomo, no, tak, ale... To się nie ma do czegoś zmuszać człowiek i tak dalej, bo to wiesz, wewnętrzny komfort i samo to, wiesz o co chodzi, nie powinno być nigdy kwestionowane ani brać pod uwagę w pracy jako artysta, wiesz o co chodzi. Ale tak, stary, no to producent mi się wydaje, stary, tak jak mówisz, jest różnica, bo wiele osób nie kuma różnicy między beatmakerem a producentem, no to wiesz. No właśnie, no. To jest następna kwestia, no bo wiele osób nazywa się producentami, a nie mają tak naprawdę bladego pojęcia o pracy producenckiej, nie wiedzą czym jest producent, bo myślą, że jak zrobią beat, to są producentami. No oczywiście, wiesz, no jakby... Dlatego na dzień dzisiejszy, jeśli są producenci w Polsce, to ja mega takich ludzi doceniam jakby, wiesz co chodzi? I bardzo chętnie z takimi ludźmi pracuję, tacy, którzy wiesz, też wnoszą swoje i tak dalej i wtedy to tak, okej, okay, super. Znaczy powiem ci tak, to wszystko kwestia myślę jest indywidualna, nie? W sensie i szanuję, wiesz, jak ktoś robi konkretne bity, jest po prostu beatmakerem i jakby chce się skupiać na tym, żeby sprzedawać po prostu bity, wiesz co chodzi? To jakby spoko, ja to szanuję. Ja po prostu mam takie podejście, że ja nie mam potrzeby, żeby, wiesz, żeby sprzedawać dużo bitów. Wolę po prostu robić z konkretnymi ludźmi, którymi się jaram, wiesz co chodzi. I skupiać się właśnie na ogóle, nie? W sensie na całym numerze. Nie na zasadzie, że wyślę bicik i tyle, tylko właśnie z kimś stworzyć coś, wiesz co chodzi. Na przykład ty jako producent lubisz wychodzić poza swoją strefę komfortu w pracy? Czy uważasz, że jako producent, który jakby działa cały czas w jednym nurcie, co nie? Czyli jakby na przestrzeni jakiegoś brzmienia w hip-hopie czy w urban music, czy lubisz wychodzić poza swoją strefę komfortu, co mam na myśli, robić rzeczy, które są jakby inne zupełnie od tego, co robisz, wiesz o co chodzi, dla samego siebie, dla sprawdzenia, dla zbadania, wiesz o co chodzi i tak dalej. Mordko, powiem ci, no to jest, wiesz, ja jakby różną muzykę robię, nie, jakby
stylówka, którą mamy za WIM, ma jakiś, wiesz, określoną stylistykę i jakby mamy swój klimat, wiesz co chodzi? Natomiast no. Ja jako producent po prostu, wiesz, robię to praktycznie od mało lata i różnej się muzyki słuchało, różnych rzeczy się, wiesz, różnymi rzeczami się inspirowało, więc jakby, wiesz, ja cały czas próbuję w jakiś sposób wychodzić poza tą strefę komfortu i próbować sam siebie zaskoczyć, wiesz co chodzi? No, no. To mi się wydaje, że jest najważniejsze też poniekąd, jeśli chodzi o rozwój, wiesz o co chodzi, bo jakby wydaje mi się, że człowiek się tak naprawdę uczy czegoś samemu w sobie, wychodząc właśnie poza strefę komfortu, no bo jak siedzisz na pewnej strefie komfortu, to tą strefę możesz sobie wypracować do jakiegoś perfekcjonizmu, ale ja jako artysta osobiście lubię się bardzo rozwijać i poruszać się muzycznie na różnych bitach, jeśli mam być szczery, tak? No. No mordo, to jest to, co ci powiedziałem o małolacie, stary, wiesz co chodzi? Stary, że ktoś ma jakąś, wiesz, właśnie... To wiesz, co mi też mi się podoba na przykład, że zobacz, z roku na rok w hip-hopie są coraz nowsze brzmienia, co nie? I to no. Wszystko jest, stary. I ja lubię po prostu tak właśnie zawsze, wiesz, jeśli chodzi o sound i tak dalej, być, kurde, stary, świadomy tego, co na przykład jest, wiesz, o co chodzi, gdzie i tak dalej. Mhm. I jakby, no, myślę, że Ameryka nadal, stary, jeśli chodzi pod względem produkcyjnym, stary, wymiata i to mocno. No to prawda, no, narzuca pewne masz trendy. Tego niemieckiego producenta masz, co robi dla Drake'a i tak dalej teraz, to z Europy typ w sumie jest. A kto? Ozzy chyba. A Ozzy, no. No, on grubo, tam powiem ci, dla tego Shindiego kozackie kurwa rzeczy porobił, więc no to poleciał worldwide, no to prawda. Ale jeżeli chodzi, stary, w ogóle o ewolucję muzyki, to ja zauważyłem, stary, że jest taka akcja, że jednak to wszystko gdzieś tam się, wiesz, to koło zawraca i czerpie z inspiracji z jakichś... jakby łapie część z jakiejś starej stylówki i troszeczkę ją urozmaica, bo załóżmy, zobacz, że na przykład te bity w Niemczech teraz, te 95, takie jak ma Samra, Bushido i tym podobne, to masz, wiesz, rytmiki są oldschoolowe, sample są oldschoolowe, tylko po prostu bębny są świeższe. Ale zawsze na takich bitach mordo rapują. Oni obgryzają, no tak, no. Stylówka taka, no. No. Więc gdzieś to się zawsze przewija, no. Kurczę, powiedz mi, czyli co, teraz robicie płyty, a producenckiej nie planujesz jeszcze? Mordko, na razie cicho, sza na morzu, nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszy. Okej, okay, kurwa. No a ty jak tam, mordzia? Jakie plany? Mordo, plany mam takie, żeby, kurde, być najlepszym, jaki mogę być w danym momencie. I taki jest zawsze plan. To jest dobry plan, myślę. To jest mój plan na życie, mordo. Być najlepszym, jaki potrafię być. No i dobrze. I wszystko, co tykać, starać się zrobić najlepiej, jak tylko potrafię. No, oglądałeś się, stary, chyba tego, z tego serialu, co ja z doktorem Dre i z Jimmy, stary, tam dużo rozwinek. Nie oglądam, mordo, w ogóle seriali ostatnio, dzisiaj. No, oglądałem się, ale to filmów. Jakichś takich dziwnych komedii. Potrzebowałem. To polecę ci, stary, ten serial. Mordo, oglądałem film. Pod no. Malutki, stary. To jest historia o typie, który jest niskorosły, ogólnie jakby małym dzieckiem, można powiedzieć sobie szczerze. I on wychodzi no. W 6 latach od siatki z kryminału, ten typ. Przyjeżdża jego ziomek i jego ziomek na dzień dobry mówi mu, że mogą pójść do jubilera i opierdolić kamień za 100 tysięcy dolarów. No. I on tam się włamał i ten kamień rzucił jakiejś kobiecie, kurde, ta kobieta pojechała autem, on za nią jadąc. Stwierdzili, że ten dzieciak po prostu będzie podłożony, tak jakby miał być przez kogoś porzuconym dzieckiem, stary. No. I zaczyna się historia, mordo, jak tamten drugi typ normalnie swoją żonę posuwa i ten malutki wjeżdża między tym, stary, pierdala się i na końcu filmu, jakby wiesz, oni się już skumali, że on jest po prostu niskorosłym, dorosłym typem. Mhm. Okazuje się, że ta kobieta jest w ciąży, stary, jego. No. I jakby ojcem nie był ten typ, tylko ten malutki po prostu mamuś piesek, wiesz. No.
Komedia taka głupia, odmuzdająca, ale zajebista. No, mają ludzie fantazje. Takie też trzeba pooglądać czasami. Ja lubię, mordo. To jest dla mnie rozrywka. To jest inne od życia. To ma mnie rozbawić, rozweselić, stary. Wiesz, o co chodzi? Dokładnie. Ale stary, tak czy inaczej będę nalegał, no, żebyś odrobił pracę domową, no, i obejrzał ten, kurwa, z doktorem Dre i z Jimmy, stary. Powiem ci, to jest... Jak to się nazywa? The Valerius One. Okej. Okay. Powiem ci, no, kopalnia, stary, wiedzy i inspiracji, wiesz, podejścia do pewnych rzeczy. Dobrze, wiesz, sobie zarzucić coś takiego. Based na Netflixie? Na Netflixie, no. Sprawdzę to. Mordo, ja wezmę jakiegoś fana teraz jeszcze, przyjmę i kończę tego live'a zaraz, bo też, kurde, mi się już nie chce tu siedzieć, a fani też się dobijają jeszcze. Dobrze. Mam nadzieję, że się przetniemy na pewno jakoś, bo my jesteśmy, kurde, tak, że się nie widujemy, potem cię zobaczymy. No tak właśnie. Standardowo, ale jak będziesz jakąś miał sesję w studio i będziesz miał więcej czasu, możesz też przedzwonić, mordo, możemy się złapać. Dobrze, elegancko, mordko, zdrówka, wszystkiego dobrego, dobrej nocki i na łączach. Hej. Kogo tu jeszcze mamy, kogo możemy dodać? Jest i Remik, ale Remika nie wiem, czy na live zapraszać, kurczę pieczone. Chyba nie ta godzina będzie nieeleganckie z mojej strony. Mordo. Co tam, mordo? Zasięgu nie masz, mordo. Zacina trochę, no jest. Teraz chyba, czekaj. Jest. Co tam, mordo? Nic, coś już tak czułem, mordo, że mnie dodasz. Wiesz, o co chodzi? Czułem. Co tam, mordo? Masz jakąś muzykę, żeby puścić? Trudno. Trudno. Słucham? Moje spłukanie, wiesz co? Dziewczyna zabrała mnie puka. Strasznie cię przerywa, mordo, coś.